ven a Copacareno, allá que ya pellas ara peguara mo guaisha o moasai ruña saindo, ara peguara mo guaisha o moasai ruña saindo, che Paraguay la Sahara, me cori che le mamo ve, che Paraguay de beca. Witam Was i zapraszam na kolejny odcinek dziś z takiej sceny zimowej w Ostródzie. Jak będziecie ten film oglądać, to ja akurat będę w drodze, będę z powrotem wracał do Paragwaju. I ktoś mi kiedyś podrzucił taki pomysł, żeby zrobić taką akcję magnesową. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy jest zły pomysł, dlatego że wszystko, co nie robimy, zawsze znajdą się jacyś krytycy tego. No i oczywiście te magnesy też są wyjątkowo, nie tylko są wyjątkowo dlatego, że są paragwajskie, ale są wyjątkowe dlatego, że są, że jest to ręczna robota, są to malowidła na drzewie. Tak jest, magnesy na drzewie z takim małym podpiętym magnesem z tyłu na plecach. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Tego jest co niemiara w Paragwaju. I bym chciał ogłosić właśnie taką akcję, zbiórkę pieniędzy dla dzieci, biednych dzieci w Paragwaju, bo ten rozstrzał jest niesamowicie duży między bogatymi a biednymi i chciałbym coś rozdać, nie wiem, jakieś słodycze. Wiem, słodycze może to też nie jest za dobry pomysł, ale coś, co na pewno dzieciaki ucieszy i tak myślałem, co by zrobić. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki magnes, żeby wylosować taki magnes? Są trzy magnesy. Zaraz dojdziemy do tego, jakie. I po pierwsze trzeba napisać komentarz, jaki magnes Wam się podoba, 1, 2, 3. I wpłacić jakąś drobną sumę. Niech to będzie 5 zł, niech to będzie 10 zł. Spróbujemy coś uzbierać. Ja do tego dorzucę jeszcze coś z mojej kasy. I rozdamy 24 w Asuncion, w jakiejś takiej biedniejszej dzielnicy, jakieś czekolady, jakieś coś, co na pewno dzieciaki ucieszy. I zobaczymy, co z taką akcją możemy zrobić. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, okaże się w komentarzach. Zapraszam do akcji. Jakie magnesy są do wylosowania? Taki typowy paragwajski domek. Oczywiście w scenerii bardzo zielonej, numer 1. Harfa i gitara. Też typowo paragwajski instrument. Oni uwielbiają śpiewać. I kokodan numer 3. Też typowo paragwajski. Ja oczywiście pokazuję stan konta. Ile pieniędzy przyszło i możecie przekazać te pieniądze w złotówkach na konto w Polsce, możecie też przekazać je blikiem, możecie przysłać je na konto Revolutu, Revoluta w euro i złotówkach. Także zapraszam do akcji. Myślę, że jakichś dużych pieniędzy z tego nie będzie, ale zawsze jakaś taka mała cegiełka. Ja oczywiście do tego też coś dorzucę z mojej kasy. Taka akcja, może ktoś się z tego ucieszy.